Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Chciałbym w tym punkcie, bo dotychczas nie miałem okazji na forum publicznym złożyć Panom Radnym moje najszczersze gratulacje z tytułu wyboru na te odpowiedzialne funkcje radnych. Chciałbym również pogratulować Panu Wójtowi wyboru na odpowiedzialne i trudne stanowisko wójta gminy Kolno. Sądzę, że, a właściwie jestem przekonany, że Państwo, podejmując tylko słuszne decyzje i swoją pracą, udowodnicie, że społeczeństwo gminy Kolno dokonało odpowiednich wyborów. Proszę Państwa, jako przewodniczący zarządu powiatu kolnyckiego liczę na dobrą współpracę z Panem Wójtem. Z nami się osobiście współpracowaliśmy na poprzednich stanowiskach pracy, więc myślę, że ta współpraca pomiędzy nami będzie bardzo dobra. Powiem tak, że jako Rada Powiatu Kolnyckiego, Zarząd Powiatu Kolnyckiego poczyniliśmy już pierwszy krok, żeby te stosunki pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gmin były jak najlepsze. Na wniosek wójta właśnie gminy Kolno i wójta gminy Turoś, Rada Powiatu Kolnyckiego w trybie takim naprawdę ekspresowym, pilnym, przyjęła uchwałę o obniżeniu stawek za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi. Z czym to się wiąże? Powiat kolnyński niewątpliwie uszczupli swoje dochody. To będzie uszczuplenie około 60 tysięcy złotych. Tak to szacujemy. Mam nadzieję, że już, że po uprawomocnieniu się tej decyzji, już na 2015 rok zarówno wszystkie gminy, a tak najbardziej to chyba gmina Kolno i gmina Turoś, odczują, że w swoich dochodach, a właściwie w wydatkach, te wydatki się zmniejszą, bo Państwo z tego tytułu odprowadzicie do powiatu znacznie mniejsze kwoty. Oczywiście jako przewodniczący zarządu, jako starosta byłem troszeczkę rozdarty, bo z drugiej strony powiat zmniejsza swoje dochody, ale sądzimy, że powiat nie może być tak, jak ja powiedziałem na sesji powiatu, nie może być takim łupiercą, że będzie patrzył tylko na dochody, musi patrzeć, żeby też ta współpraca z samorządem, z samorządami gmin była jak najlepsza. Proszę Państwa, drugim takim ważnym zagadnieniem, które chciałbym zaprosić do współpracy, to są drogi powiatowe. Powiem tak, że w mojej ocenie gminy i powiat dotychczas nie wykorzystują szans, jakie dają między innymi na przykład schetynówki. Na 2015 rok powiat zgłosić dwie drogi na tak zwane schetynówki. Zgłosił tylko jedną drogę, ulicę kolejową w Konie. I ten drugi wniosek, który mógł być złożony, po prostu przepadł. Dlaczego? Samorząd powiatowy jest dość mocno zadłużony. I nie ma co liczyć, że powiat będzie mógł budować drogi tak, jak Państwo tego oczekujecie, tak jak oczekują tego mieszkańcy, tak jak oczekują tego radni powiatowi czy wójtowie. Dla przykładu tylko powiem, że na rok następny mamy na 2015 mamy do spłaty około 1 500 000, z odsetkami około 1 500 000 zł. Na następne lata te obciążenia troszeczkę spadają, 1 300 000, 1 200 000, ale to są bardzo duże obciążenia dla powiatu. Dlatego też musimy po prostu razem współpracować, żeby wykorzystywać te szanse, gdzie są pieniądze zewnętrzne. Jeżeli chodzi o schetynówki, z budżetu państwa dostajemy 50% środków. I znam taki przykład na przykład na gminie Grabowo, gdzie też przekonywałem, jeszcze jako wicestarosta jeździłem, powiat dołożył 25%, gmina dołożyła 25%, powstały 4 km drogi. Zachęcam do tego i będę zachęcał wszystkich wójtów do takiej współpracy, bo jeżeli będziemy tylko liczyli na powiat, który jest zadłużony, po prostu będziemy tracili te szanse, że te pieniądze będą brały inne powiaty. A inne powiaty, na przykład Sokółski w tym rozdaniu na rok 2015 weźmie 4 schetynówki, weźmie, bo poprzekazywał również drogi gminne, przepraszam, powiatowe gminom. Gminy poskładały przy udziale powiatu wnioski i tym sposobem są po prostu mądrzejsi. Do tej mądrości będę zachęcał wójtów i radnych powiatu kolnyckiego, żebyśmy takie mechanizmy wypracowali i nie marnowali tych szans.
Nie chcę się tutaj więcej rozwodzić na te tematy, dlatego wiem, że dzisiaj jest sesja taka właściwie również opłatkowa. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Proszę Państwa, ja nie będę mógł w tej części wziąć udziału, dlatego że mam jeszcze dzisiaj trzy takie spotkania i następne to jest za 15 minut w moim urzędzie, w którym pracowałem dotychczas, w Urzędzie Pracy, następnie w Starostwie Powiatowym, następnie w mieście. Także z tego miejsca chciałbym wszystkim tutaj obecnym mieszkańcom gminy Kolno, proszę o przekazanie tych życzeń, życzyć wszystkiego najlepszego w imieniu Rady Powiatu Kolnyńskiego, w imieniu Zarządu Powiatu Kolnyńskiego, moim własnym, żebyśmy byli poprzez te święta odrobinę lepsi, żebyśmy się potrafili sobie wybaczyć, a ten następny rok niech będzie odrobinę lepszy od tego mijającego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.